Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w KOTOR. Ja jestem Julius Wander, jak zwykle waszym gospodarzem. Zanim udamy się na kolejną planetę, a będzie nią Tatooine, chciałem wrócić jeszcze na chwilę na Yavin, ponieważ mam trochę rzeczy do sprzedania, a tamtejszy kupiec, jak pewnie zauważyliście, bierze znacznie lepsze ceny za sprzedaż towarów niż zwykli kupcy w... jak to się mówi? Zwykli kupcy w normalnych sklepach. Ogólnie jeszcze co do Yavina, to taka jest kwestia, że to chyba był, co pamiętam, jakiś dodatek, który był na Xboxie. Natomiast w wersji PC stał się integralną częścią gry. Nie wiem, nie znam dokładnie historii tej zawartości, ale ewidentnie... coś jest na rzeczy, bo... no bo to jest tylko kupiec, tak? Ale kupiec naprawdę jest ekskluzywnym towarem. Okej, okay, dobra. No to wyjdźmy w takim razie. Przy okazji też możemy... weźmy Joliego, weźmy... niech będzie. Joli, Juhani, to nasze po prostu już stała ekipa będzie. Zapiszmy, żeby nie było jaj, jak ostatnio. Wantan. A czuła pęki? Jun patisa! I czuwa dziko. Co masz na sprzedaż? Ten jak ze szkielet mnie interesuje, ale jak przede wszystkim chciałbym sprzedać parę rzeczy. Pakiet konstrukcyjny na przykład. Pakiet naprawczy. Zawasowany pakiet naprawczy. Pata rycerza, lekka zbroja, echanik. Dobra, pancerz bojowy może. Teraz tak, zawracki pancerz bojowy. To już wiem, że to jest lepsze, tak? Bo... chociaż nie, to jest to samo. Nie, to nie jest to samo, bo jeszcze ma dodatkowo obronę przed ogniem. A zebracki pancerz bojowy po prostu daje bonusy. Więc sprzedajmy to. Zbroja bitewna Kalonorda. Mandalorańska zbroja bitewna. Dobra, coś mi się wydaje, że... dobra, najpierw sprzedajmy może miecz. Mechański wybór ostrze. Wybromiecz. Ceremonialny ostrze Baki. Nie, nie będziemy sprzedawać. Nie, 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 nie. To powinno być w muzeum. Jeszcze jakiś szacunek mam do zabytków dziedzictwa kulturowego, nawet jeżeli jest to dziedzictwo kulturowe Łuki. Dobra. Miecz świetny. Co ciekawe, z mieczy świetnych nie da się wyciągnąć kryształów kolorowych. Można co najwyżej je zamieniać.
Koniec świetny, stary Jolly'ego Binda. Zostawimy sobie koniec świetny, czerwony też. Kryształy. Właśnie, kurde. O, to kryształ żółty mamy całkiem sporo, no to sprzedajmy. Jest ten Nexstar, Bondar, Rubat. No dobra, za się tym zajmę. Blaster mandaloriański. Oczywiście. Zobaczcie, jak już dużo zarabiamy. I stać się nas na egzoszkielet. Blaster. Dewlaski Tystel model 3. Mandaloriański rozpruwacz. Karabinionowy. Kusza Chundara. Kusza energetyczna. Sporo. Sporo zbierzemy z tej broni. Karabin szybkostrzelny. Mandaloriański karabin szturmowy. Ta broń mandaloriańska jest całkiem sporo warta. Nie wiem, czy zauważyliście. Granaty. Granat kryobinowy. Nie. Pogry interfejsowe. Dobra, sprzedajmy to. Obręcz neuronowa, optyczny detektor ruchu. Rękawice siły. Chańska tarcza pojedynkowa, tarcza energetyczna sytu, europejski kadroregulator, no i hiperstymulanty, nie? Zostawmy to. Stymulant bitewny, ciach, miny, a tak, miny będą ten. Zwykła mina dwąkowa, zobaczcie, jakie to jest dużo warte. Warto zbierać te miny. Nieważne, jakiej to jest jakości mina. Czujnik ruchu typu, to jest do robotów modyfikacji. Dobra. Teraz tak, kupmy sobie w naszej postaci ten lekki egzoszkielet. Bo to jest, lekki pancerz, premia zręczności 5, do brony 6 i do zręczności dodaje do siły jeszcze dodatkowo bonusy. A to się nam przyda. Od razu zdam. Zamienimy sobie. Proszę bardzo. Wyglądamy co najmniej mrocznie w tym egzoszkielecie, ale nie jest tak źle. Czy ja teraz... tak, dobra. Sprzedawałem mu, czy mamy ile pieniędzy? 17 tysięcy, dobrze. Lecimy teraz na Tatooine, więc pieniądze się nam przydadzą. Zresztą na Tatooine będzie świetny sposób na zarobienie pieniędzy. Okej, teraz tak. Kandras. Kandras, niech sobie założy zbroja bitewna. Mandaloriańska. Jeszcze masz ten werpenski kandoregulator. Teraz tak, Karf. Ciężki blaster 1.8. 3.10, zdecydowanie. Nadal blaster Karfa jest lepszy niż normalny. Taki ciężki blaster. A ciężki blaster jest... ma lepszy atak! Okej, no to damy tą mission w takim razie.
tylko karabinu blasterowego to jest tam. Troszkę szkoda, że ekwipunek jest zbiorowy w tej grze. To znaczy, wszyscy członkowie drużyny trzymają swoje rzeczy. Znaczy, żaden członek drużyny nie ma swojego osobistego ekwipunku. Przez co na przykład możemy się pomylić, na przykład to ostrze Bakki ceremonialne mógł gdzieś sprzedać, ale z drugiej strony. Nic by się nie stało. Poza tym to jest kurczę dobra broń. Bo tylko to trafienia plus 2, ostrze plus 4 do energii, czyli od 8 do 18 tak naprawdę. I to jest broń ręczna, broń biała, a to oznacza, że przebija tarczę. Miecz świetlny nie przebija, znaczy miecz świetlny nie pomija tarczy, broń biała pomija tarczę. Miecz świetlny co najwyżej wypala tarczę dosyć skutecznie, ale wciąż musi się przez nie przebijać. No dobra. Got something on you. No właśnie. Teraz będziemy mogli z Johnny pogadać, ale to, moi drodzy, może w następnym odcinku. Chociaż nie. Jeszcze zostało trochę czasu, więc dobra. Pogadamy. Dlaczego zdecydowałeś się do nas przyłączyć? You got yourself a fast little ship? I forgot what engine sounded like. The closest thing to that on Kashyyyk is an Ulleran mating season. Ugh, frightful. Więc chciałeś przesiedzieć się moim statkiem? Or it could be for the free food. What's the gunk that comes out of the synthesizer on this bucket anyway? Do you never clean the darn thing? No tak serio? Tak, oczywiście nie można mówić do niego per dziadku albo po prostu go obrażać, ale ogólnie rzecz biorąc, Joey to jest taki typ. Z jednej strony mentora, a z drugiej strony takiego rządzącego, starszego dziada, który po prostu ma wszystko, na wszystko ma wyrąbane. Uważa, że dzisiejsza młodzież to już nie to samo i. Ale to tylko przykrywka, bo tam naprawdę pod tą fasadą właśnie takiego zramolałego, starego dziadka kryje się bardzo ciekawa osobowość i. I osoba o bardzo interesujących poglądach, jeśli chodzi na moc i na Jedi. A tak na serio? I'm old, damn it. I'm allowed to be enigmatic when I want to be. And don't you go telling me otherwise. You know, you remind me of someone else I knew ages ago. Pleasant enough fellow, great destiny. All of that. Breath like a panther. No, but it could be. An Anduvian salt tablet would clear that right up, you know. Anyway, where was I? Oh yes, Andor Vex was his name. The force swirled around him like a hurricane. That's how great his destiny was. Pierwsze słyszę. No, you wouldn't have. Sometimes swirling force is just swirling force. It gets us old Jedis excited at our age, so we go, ooh, destiny. Well, it turned out that poor Andor believed a wee bit too much in the infallibility of that destiny. That overconfidence turned out to be his downfall. I don't know. Are you overconfident? I hadn't noticed. Even if I had, I would never comment on it. We're talking about Andor, remember? Let's see. Oh yes, Andor's downfall. I was pretty young myself when it happened. At the time, I thought that Andor's destiny couldn't be more boring. Gdzie miałeś wtedy lat? Well, let's just say that I was a strapping young lad with a full head of hair, and Coruscant was a small town with a well. I was just about to abandon Andor to whatever the Force intended for him when his ship was overtaken by a Dimian warship. Now, you've probably never heard of the Dimians, but at the time, they were a nasty lot led by a nastier overlord named Krat. Tall fellow, big teeth. Krat has us hauled onto the bridge of his ship for questioning, and that's when I knew that Andor's destiny was at hand. Zakładam, że Andor zabił Krata. Of course he did.
Haven't you been listening? It was not in the way you'd probably expect, though. Well, Andor decides that his destiny makes him invulnerable and starts making all sorts of demands. Free me now. I'm not answering questions. Blah, blah, blah. Don't you know who I am? Krat decides he's had enough and begins crushing Andor's neck. I told the boy he should have kept his mouth shut. I think he agreed, too. Or this could have just been gurgling noises. Well, anyway. Finally, Krat has enough of Andor and tosses him aside into this giant energy intake shaft. Andor gets sucked in and starts bouncing around. He's screaming. Maybe Andor hit something sensitive on the way down or just didn't agree with the reactor core. Next thing I know, all the ship's alarms are ringing. Wolne żarty. Everyone panics and I run, barely making it to the ship in time before the explosion. Krat dies horribly and the Dimians never quite recovered. Changed the political course of the entire sector for centuries to come. I'd call that quite a destiny, wouldn't you? A co masz wszystko wspólnego z moim przyłączeniem się do... z twoim przyłączeniem się do mnie? Well, hey, the chances may not be great, but... when one has the opportunity to see something like that twice in a lifetime. Anyway, go on. My throat is dry and you're making me cranky. Shoo! Shoo! Tak, Jolis zawsze będzie... ten... zawsze będzie mówił do nas... Shoo! Tak? Sio. Oh, I get it. Dobra. No dobra, w takim razie, skoro zaczęliśmy już Handel i Joliego przy okazji, no to w takim razie możemy chyba już powoli się ruszać na Tatooine, ale to, moi drodzy, w następnym odcinku. Ja bym już Wandel, to był Kotorek następnego odcinka. Na razie, cześć!